sprawami stricte inwestycyjnymi będzie zajmował się zastępca prezydenta do spraw gospodarki, nowy zastępca, nowy w naszym urzędzie, ale człowiek, który jest w Gorzowie bardzo znany, wieloletni radny, przedsiębiorca, też doradca inwestycyjny, pan Artur Radziński. Taki sam cel do zrealizowania z tym, żeby jak najwięcej pieniędzy do Gorzowa trafiło. Ja ukrywam, że moje poglądy polityczne są centroprawicowe, choć nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, ale moje kontakty osobiste, w niektórych przypadkach nawet przyjacielskie, będą miały wpływ na to, że do Gorzowa trafią pieniądze, być może takie, które się do tej pory nie spodziewaliśmy. Mam też pewien pomysł do dzisiaj nie do dyskusji, ale do przedyskutowania z panem prezydentem Wójcickim i zapleczem, który nas wspiera. Natomiast gdyby brać pod uwagę moje relacje z kolegami, koleżankami, którzy reprezentują partię rządzącą w Polsce, mam deklarację od osób, które piastują bardzo wysokie stanowiska w administracji zarówno rządowej, jak i tutaj lokalnej. Deklaracje pomocy i one się przełożą na konkrety, ale na tej chwili nie mogę jeszcze o tym mówić, dlatego że wiąże się to z pewnymi pracami zapisowymi.